wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, nawet to najlepsze. Moim gościem jest Adam Skrobania. Adam, witam Cię. Cześć. Adam Skrobania zakończył karierę. Smutna chwila, ale też nie do końca smutna. A dlaczego nie do końca smutna? O tym też dzisiaj porozmawiamy. Adam Skrobania, były zawodnik ASP Zawadzkie, Olimpo Grodków, Siódemki Miedź, Legnica i Azotów Puławy, na koniec znów naszego klubu. Adam, czy Ty czujesz się legendą Siódemki Miedź, Legnica? Nie, no czuję się, powiedzmy, zasłużonym zawodnikiem, bo grałem tutaj parę ładnych lat, ale nie wiem, czy takie jakieś status legendy. Te słowa legenda to taka na wyrost? Zarezerwowane do zawodników, którzy gdzieś tam grali w kadrach i zdobywali medale jakichś międzynarodowych imprez, a nie takiego zawodnika jak ja. Zwłaszcza, że tutaj no, było takich kilku, którzy gdzieś tam o te najwyższe laury się bili. W 2008 roku trafiłeś do naszego klubu. Przypomnij, jak to się stało? Bo tak idę o zakład, że ci młodzi kibice to na pewno tej historii nie znają. Jak Ty się znalazłeś w Legnicy? No przypomnijmy, trafiłeś do nas prosto z ASP-u Zawadzkie i jakby ze swojego macierzystego klubu. Tak, no wypatrzył mnie gdzieś na którymś z turniejów organizowanych w Zawadzkim, tam w styczniu zawsze był taki większy turniej o Puchar Marszałka Województwa i przyjeżdżały zespoły z Ekstraklasy, bo wtedy była to przerwa w rozgrywkach ligowych, więc całkiem fajne te turnieje były, takie dosyć silnie obsadzone i tam kilka zespołów zdarzało się, że tam trenerzy z Ekstraklasy gdzieś podchodzili i pytali, czy bym u nich tam nie chciał zagrać. No i w końcu trafiło właśnie na Legnicę. Trener Szczombała tam się starał o mnie, wydzwaniał. No i w końcu... Zaprosił Cię na test. Zaprosił mnie na test. Jak to z tymi testami było? Tak, przyjechałem. Bo ponoć było tam zabawne. Przyjechałem na testy. To był poniedziałek wtedy. W sobotę Legnica grała mecz. No ja przyjechałem na te testy, okazało się, trener do mnie podszedł i mówi, że no dzisiaj oni mają tylko futbol i saunę, bo w sobotę był mecz i jak chcę, to mogę sobie pograć z nimi w nogę, a jak nie, to nie. No i tyle, takie to były testy. No na drugie już nie przyjechałem, zadzwoniłem, powiedziałem, że no, możemy usiąść do rozmów, jak chcieli mnie testować, to mieli szansę, a no, jak gram w piłkę nożną, to przecież nie ma znaczenia, więc no, skończyło się tak, że dogadałem się po prostu z dyrektorem ówczesnym i podpisałem kontrakt. Jak przyjechałem ten kontrakt podpisywać, to trenera Strzombało już tu nie było, bo on z kolei poszedł do Olsztyna, ale później wrócił. Miałeś przyjemność pracować później z legendarnym, chyba, jakby nie patrzeć, tyleż kontrowersyjnym, co legendarnym trenerem Edwardem Strzombałą. Adam, trudno to zapamiętać, tyle tego jest. 4 medale Mistrzostw Polskich, dla ułatwienia 4 brązowe, to akurat łatwo zapamiętać. 263 mecze na parkietach Superligi, 804 bramki. Do tego kilkadziesiąt występów, kilkadziesiąt bramek w Pucharach Europejskich. Można było wyciągnąć więcej z tej kariery? Zależy, z jakiej perspektywy by się na to patrzyło, bo jak grałem, zaczynałem swoją tam przygodę w pierwszej lidze w Zawadzkim, to nawet nie myślałem o tym, że nie marzyłem o tym, że będę grał gdzieś w Superlidze, że będę bił się o medale. Po prostu grałem w piłkę ręczną, bo mi to sprawiało przyjemność razem z kolegami z klasy, z podwórka i było to coś fajnego. Później okazało się, że to gdzieś tam jest mój jakiś tam plan na życie. Znaczy stało się to jakimś moim takim życiowym po prostu wyborem. No i okazywało się, co im dalej w las, tym gdzieś tam się rozwijałem, byłem coraz lepszym zawodnikiem. Tutaj w Legnicy udało nam się wtedy za tej pierwszej mojej kadencji osiągnąć historyczny sukces, bo tam był i brązowy medal. W pucharze nie ma medali, ale trzecie miejsce w Pucharze Polski, siódme miejsce w Superlidze. No i dostałem propozycję z Azotów. No to był zespół, który bił się o medale. Skorzystałem, poszedłem i te medale faktycznie udało się wywalczyć, więc
ale no, grając też w Puławach już zacząłem gdzieś tam obcować z zawodnikami, którzy są reprezentantami. Absolutny top. Tak, no już naprawdę kilku tam fajnych grajków było. No i człowiek zaczyna się porównywać z tymi, z którymi występuje w zespole, a nie z tymi, z którymi grał na podwórku, no bo... I do jakich wniosków dochodziłeś? Jak te porównania wypadły? Zawsze się chciało więcej, zawsze ambicje rosły i chciałem coraz więcej, ale patrząc z tego punktu, z którego wyszedłem, to uważam, że osiągnąłem całkiem dużo. No, brakowało mi na pewno tego, żeby zagrać z Orzełkiem na piersi. To jest marzenie każdego zawodnika. Nigdy to się nie stało moim udziałem, ale mimo to czuję się jako sportowiec, powiedzmy, względnie spełniony. O tak. Czy to jest trochę tak, bo tą reprezentację no, chciałem zahaczyć, nie ukrywam. Czy to jest trochę tak, że no, trochę miałeś pecha, bo akurat kiedy w tym swoim prime, w tym swoim prime time, to ta twoja pozycja no, to była bardzo mocno obsadzona, a polska reprezentacja należała do ścisłej czołówki światowej. No tak, wtedy były orły Wenty, wtedy byli na skrzydle Tłuczyński, Jachlewski, tak. No ciężko było wygrać rywalizację z takimi tuzami. W międzynarodowym poziomie, chociaż no, teraz też tam lewe skrzydło jest mocno obsadzone. Krajek tam gra przecież już, nie wiem, 10 rok chyba w kadrze i cały czas dobrze sobie radzi, więc też tak nie można mówić, że jakbym grał później, to może bym dostał powołanie. No nie dostałem, byłem ja na swój czas za słaby i trzeba się z tym pogodzić po prostu i tyle. Dostałem kiedyś, nie wiem czy o tym wiesz, pewnie nie, dostałem kiedyś powołanie do, byłem w rezerwie kadry B. W rezerwie kadry B, na liście rezerwowej. Tak. Pamiętam, że przyszło takie pisemko do klubu. Ale nie wisi to nigdzie u ciebie w domu, w ramce. Nie, bo to ja nawet tego nie dostałem, tylko mi przed kierownik powiedział, że dostałem powołanie. Mówię, no na co, do czego? Nie mówi, no jesteś do kadry B, ale jesteś w rezerwie. No, to super. No i poszedłem do domu. No. I tak się moja kariera reprezentacyjna zakończyła. Adam, w 2012 roku wspominałeś o tym sezonie. Trzecie miejsce w Pucharze Polski i siódme miejsce w Superlidze. To jest najlepszy rezultat w historii naszego klubu, jeżeli chodzi o piłkę seniorską. Czy wy w tym sezonie dokonaliście cudu, a absolutnego, przypomnijmy, trenerem wtedy był Marek Motyczyński. Do dzisiaj starsi kibice pamiętają ten wyczyn, no i mówią, że to taki chyba był wynik ponad stan. Jak wspominasz ten sezon? Kilka zdań, przypomnij. To był taki dziwny sezon, bo my zaczęliśmy przygotowania do tego sezonu naprawdę z taką fajną paczką. Przyszły tutaj dosyć duże wzmocnienia. Był tam wtedy Grzesiu Garbarz na środku, Artur Banisz z Lechem Kryńskim w bramce. Piotrek Swat przyszedł, Jarek Paluch na koło, tak. No paru zawodników takich naprawdę, Adam Świątek przecież był chyba jeszcze wtedy na prawej połówce, który też miał tam swoje taki świetny okres, nie? Tylko, że w trakcie tego sezonu, tak, że graliśmy tam z pięć kolejek, ci zawodnicy się rozeszli tam z powodów problemów finansowych klubu, odeszli gdzie indziej, no i wtedy trzeba to było jakoś tam na nowo poukładać i chyba takim jakimś elementem zaskoczenia dużo zyskaliśmy, no bo wystąpiliśmy w takim składzie ze mną skrzydłowym na środku. Paweł Piwko grał na prawej połówce, na zmianę z Pawłem Gregorem, który wcześniej w ogóle nie powąchał parkietu, a tutaj wszedł na tą prawą połówkę i zaczął rzucać po 8-10 bramek w każdym meczu. Na kole mieliśmy Łukasza Jarowicza, który też taki był, no nie był jakimś zawodnikiem znanym tu w świadku piłki ręcznej, ale z tej pierwszej półki. Tak, ale jak w tym sezonie no, grał super, co mu się tam nie podało, to... I zapracował na pseudonim Rastko. Tak, był wtedy nasz Rastko, bo wtedy Rastko Stojkowicz w Kielcach rzucał karne, więc a Łukasz bardzo, bardzo chciał te karne rzucać, więc przyzwaliśmy go Rastko. I Rastko sobie świetnie radził, zresztą jak większość chłopaków i takim, no trochę chyba elementem zaskoczenia, no ale też
też nie można mówić, że to wynik ponad stan, no bo ci, którzy tutaj zostali, to uznani ligowcy, nie? No był Paweł Piwko, był Boguś Buchwald, paru mieliśmy graczy, ja już też rozgrywałem tam swój, powiedzmy, czwarty sezon. Już miałeś doświadczenie. W Superlidze, no, także paru nas było. Czy ten sukces, to siódme miejsce, barwa siódemki w takim składzie, w takiej sytuacji klubu, tak z perspektywy czasu, jak wspominasz, to można je porównać do tych sezonów, które kończyłeś medalami, czy to jednak trochę przesada? Znaczy, ja zawsze mówię, że ja się bardziej cieszyłem z awansu do playoffów z siódemką, wtedy w tym sezonie właśnie, niż z medalu. Ten moment z awansu do playoffów i moment zdobycia tego medalu, tak jakby taka spontaniczna radość była większa wtedy, ale to też wynikało z tego, że żeby wtedy awansować do playoffów, w ostatniej kolejce miały szansę cztery zespoły. I my musieliśmy wygrać swój mecz wysoko w Wągrowcu, coś tam Zagłębie musiało z Olsztynem, coś tam, trzy inne mecze. My ten mecz wygraliśmy wysoko, potem czekaliśmy na wynik z jednego meczu, było ok, i potem, zresztą byłeś, no to wiesz, widzowie nie wiedzą, to opowiem. Przeżywaliśmy to razem. Tam i odświeżałeś ciągle ten wynik. 60. minuta był remis, który nas nie urządzał. Tak. Wszyscy głowy spuścili. Kliknąłeś odśwież jeszcze raz i wtedy wskoczyło. No 60. minuta to nie koniec meczu, bo to jest 59 z sekundami. Tak. Wskoczyło tam na 31-30 bodajże. Zagłębie wygrało w Olsztynie chyba, czy Olsztyn z Zagłębiem, już nie pamiętam. No i wtedy radość, kółeczko w pustej hali, bo już kibice wszyscy wyszli. Myśmy tam tańczyli, śpiewali szampan i ten, no, Mistrzostwo Polski. Także wtedy ten moment takiej spontanicznej radości to był no, większy niż zdobycie z któregokolwiek z medali, no ale oczywiście medale, tak patrząc na to bez jakichś tam emocji, no to oczywiście jest większy. Też byłeś wtedy też na innym etapie kariery, to no też tak, inaczej to wspominasz, nie? Znaczy, no, w Puławach nie miałem aż takiego wkładu, powiedzmy, w zdobycie tego medalu. Tam było 14-16 równych zawodników, każdy grał, każdy swoją jakoś tam cegiełkę dokładał. Tutaj wtedy to byłem, powiedzmy, jednym z 8-9 zawodników, którzy grali, no bo było jeszcze kilku tam juniorów, którzy wchodzili na jakieś tam epizody, a piłowaliśmy to 8-9 zawodnikami w polu plus dwaj bramkarze, także wtedy czułem, że mam jakby wniosłem większy wkład w ten sukces. Adam, najlepszy zawodnik, z którym w swojej karierze grałeś w jednej drużynie? I najlepszy zawodnik, przeciwko któremu zagrałeś? Tak, odejdźmy na chwilę przeciwko, od... Przeciwko któremu to bardzo ciężko powiedzieć, bo miałem przyjemność grać w tych europejskich pucharach przeciwko takim... Tak, przeciwko Kilonin graliśmy, przeciwko kilku hiszpańskim zespołom czy francuskim, ale myślę, że kogoś z Kielc, no bo to z tymi Kielcami to w lidze rozegraliśmy meczów mnóstwo i tam co sezon był zawsze gwiazdozbiór taki, że to ciężko powiedzieć, kto jest lepszy. Po prostu to nie wszyscy byli fantastyczni. No, weźmy na przykład Agina Galdę na kole. Jak on stawiał się 1-2, gdzie ja broniłem, ja byłem ten jeden, no to ja wiedziałem, że no ja go nie utrzymam, że muszę kombinować, obchodzić coś wtedy przed przerzut do skrzydła. I ten, no, oni jakby byli świadomi swoich atutów i wykorzystywali je w sposób prawie że bezbłędny. Każdy z Kielc, tak bym powiedział. Dobra. A może łatwiej ci będzie najlepszy zawodnik, z którym grałeś w jednym zespole? To bym też musiał tak bardziej gdzieś pozycjami. Na lewej połówce na pewno to był Nicolas Prices. Byk taki wielki, wolny strasznie, ale co miał przegląd pola, to było po prostu... On robił trzy wolne kroki, wyskakiwał w górę i sobie wybierał. Czy przerzucę tam do skrzydła, czy przerzucę tu do skrzydła, czy zagram do koła, czy rzucę na bramkę, i zawsze, prawie zawsze wybierał dobrze. Fajnie wspominam z nim tą grę wspólną, bo
potrafił dobrze grać ze skrzydłowym. Dużo piłek grał do skrzydła i też dzięki temu ja mogłem jakieś tam bramki zdobywać. Na drugim biegunie był, na drugiej stronie był Panicz, który z kolei na prawej połówce, no to ten miał rzut taki, że jeszcze obiema rękami rzucał. No jeszcze bym tutaj dorzucił Bartka Jureckiego na kole, no bo to jest klasa też sama w sobie tam. Tam trzeba było rzucić piłkę w kierunku koła, bo wiadomo, że on ją złapie i będzie albo karny, albo bramka, albo jeszcze dwie minuty. Masz takiego trenera, który był najważniejszy dla ciebie w twojej karierze, któremu ci najbardziej ukształtował, któremu najwięcej zawdzięczasz? Znaczy, z którego jakby najlepiej wspominam, to będzie na pewno Marek Motyczyński, no bo wtedy to już mówiliśmy o tym siódmym miejscu. No trener, który miał takie szalone trochę podejście do taktyki, wymyślał często dziwne rzeczy. Kiedy grało nas pięciu przeciwko sześciu, trener Motyczyński kazał mi wyłączyć jednego z zawodników przeciwnika. No nikt tego nigdy chyba nie próbował robić. I w tym momencie ja wybiegłem do tego gościa, tam go wyłączyłem. Ci pozostali zgłupieli, próbowali piłkę gdzieś tam przerzucić, wywalili w aut. Zdobyliśmy bramkę z kontry. No, takie, i tego typu jakichś dziwnych zagrywek miał mnóstwo. Karne za jego kadencji. Ja rzucałem karne tutaj w siódemce. No i wszyscy trenerzy robią to w ten sposób. Ktoś rzuci karnego, to rzuca dalej, nie rzuci, to bierzemy następnego. Ja u trenera Motyczyńskiego w jednym meczu nie trafiłem jednego karnego, nie trafiłem drugiego karnego, do trzeciego karnego mówi, że mam iść i tylko, że mam trafić. Na przełamanie. Poszedłem, trafiłem i potem jeszcze było 4 czy 5 karnych i trafiłem wszystkie pozostałe. Także no, miał jakiegoś takiego nosa, miał zaufanie do nas, my mieliśmy do niego i fajnie się to wszystko jakoś tam kleiło. Chyba to przede wszystkim fantastyczny człowiek. No też poza tym, prywatnie. No, poza tym, że teraz przy okazji, jeżeli trener Marek Motyczyński nas ogląda, to pozdrawiamy. Go serdecznie pozdrawiamy. Adam, na koniec. Zaczęliśmy ten wątek trenerski i też zakończymy nim rozmowę. Zakończyłeś karierę, ale na szczęście jesteś dalej z nami w klubie. Od lata prowadzisz zespół juniorów młodszych. Wiążesz przyszłość z pracą szkoleniową? No, na razie tak. No, spodobało ci się to? Tak, zapytam. To był taki... No to, że musiałem zakończyć karierę sportową, zawodniczą, to był jakiś tam powód do smutku, powiedzmy, no bo każdy by, podejrzewam, chciał grać do 50-60 roku życia, jakby zdrowie pozwoliło, no ale zdrowie na to nie pozwala i mi też nie pozwoliło, trzeba było już... No bo tak umówmy się, sorry, że wtrącę, gdyby nie te problemy zdrowotne, to pewnie jeszcze w tym sezonie byśmy cię tam... Myślę, że tak, ale już okazało się w ostatnim sezonie, że już w ostatnich dwóch sezonach, że więcej, częściej mnie nie było niż byłem. Wiem, że tutaj wszyscy gdzieś tam na mnie liczyli jako na doświadczonego zawodnika, że przyjdę, że pomogę. Po prostu się czułem źle z tym, że zawodnik, który grał, spędził 10 sezonów w Superlidze, tak jak czytałeś, tam te wszystkie moje osiągnięcia gdzieś na poziomie pierwszej ligi rozgrywa, powiedzmy, tam przeciętne zawody, bo tego rytmu, tego treningu mi brakowało, no, a przez problemy zdrowotne, więc trzeba było zakończyć i to było dla mnie smutne, natomiast ta praca z młodzieżą, fajną, bardzo fajną grupę mam też, pozdrawiam chłopaków wyszkolonych świetnie przez trenera Woźniczkę. Sprawia mi to ogromną frajdę i pozwala nie myśleć o tym, że już nie gram. Tak kombinuję, siedzę tam czasem w domu, wymyślam jakieś ćwiczenia, jakieś zagrywki, jakieś tam rozwiązania taktyczne. Na razie zacząłem od tego poziomu juniorskiego i myślę, że tak powinno być. Co dalej? Zobaczymy. To na koniec możemy się tak umówić, że za ileś lat widzimy cię na ławce trenerskiej pierwszego zespołu siódemki. No możemy się tak umówić, ale nie od nas to zależy. Ale taki punkt, jakiś cel ambitny? To jest jakiś tam cel na przyszłość, ale skupiam się na razie na tym, co jest tu i teraz. Miał być koniec, ale teraz będzie taki naprawdę koniec. Adam Skarbania, trener juniorów młodszych, Piotr Będzikowski prowadzi zespół juniorów starszych, Tomek Góreczny, pierwszy zespół, same były gwiazdy
siódemki. Czy to jest taki model właśnie klubu, tak to powinno funkcjonować? No na pewno, tak, tak jest wszędzie. Zawodnicy, którzy sprawdzili się na boisku i są związani z klubem, wiadomo, że mają, no trochę głupio mi tak mówić o sobie, mówię o Piotku i o Tomku. Na boisku zawsze byli jakby mądrymi facetami. Widać było, że to są zawodnicy, którzy myślą poza boiskiem, też tą cechę przejawiają, więc jak najbardziej nadają się na trenerów, no to trzeba z czegoś takiego korzystać i bardzo dobrze, bo to są ludzie związani tutaj z Legnicą, że klub po nich sięgnął. Kochani, Adam Skrobania był moim gościem. Czapki z głów. Dzięki, Adam. Dzięki. Do następnego.